O godzinie 12:30 przed budynkiem Komisariatu Policji w Bolkowie odbyło się uroczyste wręczenie kluczyków do nowego oznakowanego pojazdu służbowego. Radiowóz został zakupiony dzięki zaangażowaniu i wsparciu dwóch samorządów, Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz Gminy Bolków, które w połowie sfinansowały to przedsięwzięcie, reszta pieniędzy pochodziła z budżetu policji. Pani starosto, wszystko na swoim miejscu? Myślę, że tak. No w takim samochodzie to policjanci będą się na pewno czuli bezpiecznie. W przyszłym roku też możemy liczyć na takie zakupy? Starostwo przygotowane na wydatki? Zarząd powiatu na przyszły rok zabezpieczył kwotę wnioskowaną przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze, ale czy pozostałe gminy też zabezpieczą, to tego nie wiem. Okaże się, myślę, po zatwierdzeniu budżetu na 2022 rok. Czego życzymy mieszkańcom Bolkowa i pracownikom komisariatu? Powiem tak, że ten samochód na pewno był tutaj potrzebny, więc bardzo się cieszę, że zakup udało się dokonać tego zakupu właśnie w tym roku, ponieważ te tereny górzyste wymagają dużo lepszej floty niż była wcześniej. Mieszkańcom życzę, aby było dużo bezpieczniej na terenie gminy Bolków. Panie burmistrzu, nie żałuje pan takiej inwestycji? Broń Boże, no piękny samochód, przede wszystkim z napędami, czyli dwie osie napędzane. Tego nam brakowało tutaj w Bolkowie, w szczególności, że bardzo duży teren, jak nie połowa terenu gminy, znajduje się na terenie podgórskim. A więc jak najbardziej zwiększy to komfort pracy przede wszystkim naszych policjantów, bezpieczeństwo ich pracy, no i podniesie w znacznym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ dzisiaj funkcjonariusze będą mogli dojechać na miejsce zdarzenia dużo szybciej i łatwiej i na pewno bezpieczniej niż autami, którymi do tej pory dysponowali. Na początku chciałem podziękować zarówno pani staroście powiatu jaworskiego, jak i panu burmistrzowi miasta Bolków za partycypowanie w kosztach zakupu naszego nowego radiowozu przeznaczonego do służby w Komisariacie Policji w Bolkowie. No cóż, w Bolkowie już mamy w tej chwili pełną obsadę, można tak powiedzieć, wykorzystania sprzętu transportowego. Są etatowo trzy radiowozy, no i w tej chwili akurat z dostawą tego nowego radiowozu wypełniliśmy tutaj nasze zobowiązania wobec i policjantów, i wobec radnych gminy Bolków, z uwagi na to, bo również radni gminy Bolków wnosili na jednej z sesji o to, aby właśnie doposażyć Komisariat Policji w Bolkowie. W tej chwili nasi policjanci w Komisariacie Policji w Bolkowie mają pełen stan etatowy radiowozów. Chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że w ubiegłym roku, w tym roku, w bieżącym roku oddaliśmy do użytkowania nowy budynek Komisariatu Policji w Bolkowie. Jest nowy radiowóz do pełnienia służby, także nasi mieszkańcy tutaj Komisariatu Policji w Bolkowie jak najbardziej mogą czuć się bezpieczne. To auto, ten model spełni wasze oczekiwania? No ja myślę, że spełni, tym bardziej, że myśmy prosili właśnie radnych o to, żeby właśnie był tego typu samochód, z uwagi na to, że teren jest zróżnicowany. Mamy dużo miejscowości górskich, w trakcie sezonu zimowego też były wielokrotnie problemy z dojazdem. Myślę, że ten pojazd spełni nasze oczekiwania.